Państwo, zapraszam Państwa bardzo serdecznie na ostatni podcast Instytutu Obywatelskiego w roku 2021. Jest to ostatni, ponieważ za chwilę kończymy ten rok. Będziemy odsyłać go na śmietnik historii. Dlatego do tego programu zaprosiłem filozofa, aby porozmawiać o tych 12 miesiącach, co w nich ciekawego się wydarzyło i co one mówią o. O nas, Polkach i Polakach. Chciałem bardzo serdecznie powitać naszego dzisiejszego gościa, filozof, publicysta, dziennikarz Tomasz Stawiszyński. Witam cię, Tomku. Dzień dobry, Jarku. Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy. Tomek jest też autorem książki Ucieczka od bezradności. To jest ostatnia książka autorstwa Tomasza Stawiszyńskiego, ale dziś nie będzie o książce. Tomku, chciałem cię zapytać, czy masz dość? <laughs> no, myślę, że to by adekwatnie opisywało jakąś część mojego stanu pod koniec roku 2021. Rzeczywiście, już pewnych spraw w nim mam dość, tak. Zgodę. Ale rozumiem, że nie masz dość pisania. Masz dość rzeczywistości? Nie, nie mam dość pisania. Mam przede wszystkim dość pandemii koronawirusa i tego wszystkiego, co się z nią wiąże. I rzeczywiście umówiliśmy się, że będziemy rozmawiać, a przynajmniej ja zdefiniuję trzy główne wydarzenia minionych 12 miesięcy. I po chwili zadumy wychodzi rzecz następująca. Po pierwsze pandemia, po drugie konflikt na granicy polsko-białoruskiej. I po trzecie, inflacja. Zaczniemy od pandemii, której rzeczywiście mamy dość, ale moje pytanie jest inne. Czy my oswoiliśmy się z pandemią, a w zasadzie czy oswoiliśmy się ze śmiercią, która wiąże się z pandemią? Ja myślę, że to jest bardzo wbrew pozorom skomplikowane pytanie, dlatego że jakbyśmy. Co zresztą się. Uwidacznia w rozmaitych badaniach opinii publicznej, zapytali tak losowo reprezentatywną grupę dla polskiego społeczeństwa, to byśmy dostali chyba jakąś taką rozdwojoną wizję tego, co właściwie się dzieje od marca 2020 roku. Jedni by powiedzieli: Tak, jest pandemia, jest globalne zagrożenie, szaleje mutujący na dodatek wirus, ludzie umierają z tego powodu. Y, I ludzie chorują. Inni by powiedzieli: Mamy do czynienia z jakąś specyficzną operacją, y, której natury do końca nie znamy. Czy jest ten wirus, czy go nie ma, to jest sprawa dyskusyjna. Z całą pewnością jest jakieś y, y, rozległe polityczne działanie mające na celu przeobrażenie świata, jaki znamy, a kwestia pandemii jest jakąś dorobioną do tego narracją. I myślę, że, że zaostrzają się te granice pomiędzy tymi dwiema grupami i że coraz mocniej ten głos takiego negacjonizmu, teorii spiskowego myślenia wokół pandemii jest słyszalny. Więc przypuszczam, że znaczna część nie tylko oczywiście polskiego, ale polskiego zwłaszcza społeczeństwa, po prostu w ogóle nie uznaje tego twierdzenia o tym, że pandemia, Tutaj na ziemiach polskich występuje. Natomiast ta druga część myślę, no też niewątpliwie jest w lęku, też niewątpliwie jest zmęczona i też niewątpliwie ma dość. Ale przypuszczam, że w dużym stopniu dominuje tam też takie poczucie, że my sobie jako jednostki, jako rodziny. W zasadzie musimy z tym wszystkim radzić sami. To znaczy, że z jednej strony, jeśli chodzi o wydolność służby zdrowia polskiej, no to wszyscy wiemy, że ona trzeszczy w szwach, ale z drugiej strony też zwróć uwagę, co mi się wydaje bardzo symptomatyczne i to też dotyczy 2021 roku, że w ogóle nie było żadnych oficjalnych, państwowych obchodów, czczących pamięć osób zmarłych w pandemii. To znaczy, w Polsce, jako w jednym z nielicznych krajów w Europie, nie wiem, czy w ogóle nie jedynym ostatecznie już teraz, nie było żadnych oficjalnych uroczystości upamiętniających te już prawie 100 tysięcy ofiar samego covid a co najmniej drugie tyle jeszcze osób zmarło, no, dlatego że zostało zbyt późno zdiagnozowane albo nie, do, nie, nie miało możliwości skorzystania z odpowiedniej Formy opieki medycznej, więc tutaj coś się bardzo specyficznego dzieje, mam wrażenie, w takiej zbiorowej wyobraźni, w zbiorowej psychice polskiej i to nam myślę w dużym stopniu też uniemożliwia wejście w kontakt w ogóle z tym co ta pandemia przynosi z tymi wszystkimi tragediami wejście w kontakt jako zbiorowość jako wspólnota my, my tego doświadczamy indywidualnie z tym się mierzymy indywidualnie i mamy takie poczucie że możemy sobie z tym radzić sami albo że ewentualnie możemy liczyć na swoje rodziny a nie mamy takiego, mam wrażenie, poczucia, że to jest coś, co, za co wszyscy tutaj biorą odpowiedzialność, co, co, co wszyscy jakoś uznają i, i z czym wszyscy się mierzą. Wszyscy, czyli, czyli instytucje państwowe, czyli politycy różnych opcji, nie tylko tej, tej rządzącej. O braku żałoby jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale chciałbym dotknąć tego momentu śmierci. Czy to nie jest tak, że odsuwanie pandemii i odsuwanie tych 90 tysięcy ofiar, których zabraknie przy świątecznych stołach, nie jest wynikiem być może lęku przed śmiercią. Tak jak no, zawsze człowiek próbował sobie radzić ze śmiercią na różne sposoby. Jedni filozofowie mówili, że jak śmierć przychodzi, to nas już, to nas już nie ma. Inni Twierdzili, że trzeba żyć aż do śmierci. W związku z tym nie ma się co śmiercią przejmować. I czy ten okres wydłużania się pandemii nie sprawia, że my po prostu, mówię my jako wspólnota, próbujemy sobie jakoś to oswajać. W tym sensie, że państwo abdykowało. Nie ma programu szczepień, nie ma zachęty, nie ma przymusu do szczepień, że zostaliśmy z Pandemią, a więc i ze śmiercią sami, że w Polsce umiera się po cichu i umiera się w samotności. Myślę, że to na pewno ma z tym sporo wspólnego. To znaczy, to w ogóle, co się ze śmiercią w zachodniej cywilizacji stało i, i ze stosunkiem do śmierci, to się na pewno w tej pandemii uwidacznia bardzo mocno. Na to zresztą zwrócił uwagę jeszcze w kwietniu 2020 roku w takiej. Słynnej wypowiedzi, tyleż głośnej, co, co bulwersującej niektórych, Michel Welbeck, który, który powiedział, że w jakimś sensie ten wirus um, tylko amplifikuje, wzmacnia to wszystko, co my już w późnej nowoczesności mamy dawno zdefiniowane i, i, i rozpoznane właśnie separację od, i, i udawanie, że nie ma śmierci. I anonimizowanie, i medykalizowanie śmierci tym samym. Proszę bardzo, te ciężarówki wywożące zmarłych, to był wtedy ten czas, kiedy Welbeck o tym mówił. Te rubryki w statystykach, którymi stają się kolejne osoby umierające na COVID. Ta brutalna selekcja, do której zmuszeni zostali lekarze, zresztą lekarze i dziś. Są do niej zmuszeni. W Polsce również sam znam przypadek całkiem niedawno osoby 80-letniej z zaawansowanym COVID-em, zresztą szczepionej dwiema dawkami, czekającej na trzecią, ale, 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 ale to, 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 to niestety się nie udało, która już w takim stanie no, dosyć ciężkim zawezwała pogotowie i. Otrzymała informację, że w zasadzie lepiej, żeby pani tam nie jechała do tego szpitala, bo i tak tam pani leczyć nie będą. Dlatego, że jak ma pani powyżej 80 lat i jeszcze jakieś choroby dodatkowe, no to po prostu takich osób się nie leczy, dlatego że inwestuje się środki i, i miejsca się trzyma dla osób, które są po prostu młodsze i, i które mają więcej szans na, na przeżycie. Więc to są wszystko też te rzeczy, które pandemia wydobyła na wierzch. Welbeck mówił wtedy, no stosunek do starości, który zresztą bardzo silnie łączy się ze stosunkiem do śmierci, nie chcemy na te stare osoby patrzeć, no bo one nam przypominają o tym, że życie ma swój kres, tutaj też jest bardzo mocno widoczny, jak masz lat 75 albo więcej, mówił Welbeck, no to już tak jakbyś nie żył w zasadzie, przynajmniej tak jesteś traktowany, więc myślę, że na pewno te elementy się składają na to, co co, co, co w naszym doświadczeniu pandemicznym miało miejsce, to też było tak, że ten wirus wniósł ten rodzaj zagrożenia czy świadomości tego, że właściwie każdego śmierć może spotkać nie tylko osoby w wieku bardzo zaawansowanym albo ciężko chorujące. Ale także osoby młodsze. Teraz to już wiadomo, że w zasadzie wiek nie jest wcale czynnikiem, który jakoś szczególnie cię chroni przed ciężkim zachorowaniem i śmiercią. <laughs> Więc na pewno te elementy tutaj miały swoje, miały swoje znaczenie. Bardzo ciekawy jest ten, ta ewolucja stosunku rządu do sytuacji pandemicznej, ponieważ na samym początku, moim zdaniem, ta reakcja była bardzo adekwatna. To znaczy. Wszystko zostało zrobione tak, jak należało, wcześniej zareagowano, wprowadzono lockdown. Program szczepień w Polsce przebiegał też wbrew czasem takim radykalnym krytykom ze strony pewnych części opozycji dosyć sprawnie. Wiele, tu, tu był większy dostęp do, do szczepień na pewnych etapach niż w wielu innych, całkiem nie najgorzej rozwiniętych krajach. Więc jakby to wszystko tutaj wydawało się pod pewnymi względami, szło w miarę sprawnie, poza takimi wtopami ewidentnymi, typu szpital na stadionie narodowym osobliwe przedsięwzięcie bardzo. Natomiast od pewnego czasu faktycznie. Te obostrzenia, które w Polsce mamy w porównaniu z tymi, które są w innych krajach też dotkniętych czwartą falą, no są jakieś zupełnie znikome. Nikt niczego nie egzekwuje. Wydaje się, że tutaj uznano już, że faktycznie kto ma umrzeć i zachorować, ten umrze i zachoruje, kto się zaszczepił, ten się zaszczepił, a kto nie, to, to trudno. Jakieś takie przemieszczenie z, do, do naprawdę takiego mocno neoliberalnego sposobu myślenia nastąpiło wśród rządzących, którzy przecież odżegnują się od takiej nominalnie neoliberalnej retoryki. No, bardzo smutna jest ta interpretacja. Wiesz, wydaje mi się, że. W gruncie rzeczy chodzi o, o czysto polityczną kalkulację z powodu obawy przed tym, że bardziej radykalny elektorat prawi na prawo odpisu, taki około Ziobrowski, plus ci ludzie, którzy się wahają między PISem a Konfederacją, że oni z tego powodu mogliby na przykład nie zagłosować albo wzmocnić flankę Konfederacji właśnie, co pis mogłoby też odebrać. Część, część władzy. No, to byłby straszny cynizm polityczny, wydaje mi się, aż mi się nie chce jednak, mimo wszystko. Podejrzewać, że ktoś mógłby w taki sposób kalkulować, no, to, to, to by było naprawdę bardzo, bardzo smutne, gdyby, gdyby to tylko o to chodziło. Ale w tym kontekście, o którym mówisz, ciekawe jest też zachowanie, czy też pozycja Kościoła rzymskokatolickiego, który, jak wiadomo, w tej sferze symbolicznej jest pomocny, szczególnie rządowi, który nie odżegnuje się, od bliskich związków z Kościołem. I teraz chcę wrócić do tego momentu żałoby, bo przecież to Kościół jest predysponowany, czy też ma wszystkie narzędzia, ma całą sferę symboliczną do tego, żeby taką żałobę narodową móc zorganizować wespół z rządem. A zobacz, że tutaj nie ma, o ile bardzo łatwo dochodzi do sojuszu tronu i ołtarza, jeżeli chodzi o dzielenie pieniędzy. To nie ma tego sojuszu właśnie w przeżywaniu żałoby i w oddaniu czci tym, którzy odeszli z powodu COVID? -u. Mam wrażenie, że i rząd, i Kościół tutaj abdykowali. I moje pytanie jest następujące. Jak myślisz, skąd się bierze ta wstrzemięźliwość także? Duchownych wobec upamiętnienia, przeżycia, ża żałoby wobec tych, którzy odeszli. Czy to jest ten element tego lobby antyszczepionkowego, które zarazem jest też mocnym, mocną grupą w ramach samego kościoła, czy też kościół też no, uznał, że, że nie jest to jego rola i że to jest rola rządu? Tutaj to, to Ty jesteś ekspertem od kościoła. Bacznie śledzisz różne narracje, które wewnątrz kościoła funkcjonują. Zresztą Twoja ostatnia książka też się bardzo uważnie przygląda kościołowi w, we współczesnej Polsce i, i, i myślę, że pewnie też masz na to swoją wykładnię. Ja Natomiast... chętnie posłucham Twojej. Natomiast to jest, to jest rzeczywiście ciekawe także z tego powodu, że mm, oczywiście stanowisko kościoła w tych wszystkich kwestiach jest niejednolite. To znaczy, mam wrażenie, że mm, co oczywiście ściągnęło na, na kościół także krytyki ze strony różnych radykalnych środowisk y, y, związanych z rosnącą w siłę. W Polsce tak zwaną tradycją katolicką, czyli środowiskami około lefebrystycznymi. Tam znaczna część tych konfederatów to już są właściwie otwarci lefebryści, mówię o politykach konfederacji, niektórych przynajmniej. Natomiast zwłaszcza po tym ostatni, ostatniej modyfikacji dotyczącej mszy w Rycie rzymskim. Którą Franciszek, której odprawianie w kościołach parafialnych Franciszek ograniczył istotnie. Natomiast, natomiast chodzi mi o to, że, że, że kościół w Polsce jednak stosował się do tych zabezpieczeń pandemicznych, no nie tak do końca, jakby można było. Bo tam oczywiście część tych proborszczów patrzyła na to przez palce, ale jednak mimo wszystko trochę. Trochę jakichś tam reguł w ramach tych, zwłaszcza w pierwszej fazie pandemii, w ramach tych obostrzeń pandemicznych stosowano. Natomiast co do, co do meritum tego Twojego pytania, ja mam wrażenie w ogóle, że w Polsce ten cały problem pandemii został, podobnie jak cały szereg innych problemów. Niejako zasany do tego konfliktu politycznego, to znaczy został zinstrumentalizowany do konfliktu politycznego. Moim zdaniem obie strony mają tutaj trochę na sumieniu. To znaczy, tak jak w każdym przypadku, tak i w tym przypadku, mówię o każdym przypadku zasania czegoś, jakiegoś istotnego problemu społeczno-kulturowo-cywilizacyjnego do sporu politycznego, taki tutaj. Dyskusja na temat poszczególnych działań, rozstrzygnięć, wprowadzanych przepisów, wprowadzanych regulacji sprowadzała się do tego, że rząd twierdził, że wprowadza najlepsze możliwe rozwiązania i w ogóle radzimy sobie z tą pandemią. Jesteśmy w awangardzie krajów zachodnich, u nas to wszystko jest najlepiej, po prostu wszystko jest najwspanialsze i tak dalej. Natomiast pewna część środowisk opozycyjnych z kolei w takiej radykalnej krytyce twierdziła, że wszystko co ten rząd robi jest najgorsze, złe i w ogóle wszystko mamy najgorzej. Najgorzej jest z pandemią, najgorzej ze szczepieniami w ogóle każde posunięcie jest bez sensu. I gdzieś tam w środku tego wszystkiego jest ten kościół, który jest wciągnięty siłą rzeczy w spór polityczny, bo stał się i takim Podmiotem autoryzującym rozmaite działania polityczne, na przykład autoryzującym to nieszczęsne, ten nieszczęsny wyrok Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 roku. Tam narracja związana z katolicką nauką o moralności była po prostu też używana jako uzasadnienie polityczne tego, co się, co się wydarzyło. I w związku z tym po prostu teraz każdy gest ja myślę, że też dlatego nie ma tego upamiętnienia ofiar, nie ma tej żałoby, bo to by wymagało od wszystkich jakiegoś takiego stanięcia razem i powiedzenia: no, no coś się wydarzyło tragicznego, coś po prostu nas spotkało złego. Nie to, że my wszystko zrobiliśmy najlepiej, nie, że wy zrobiliście wszystko najgorzej, tylko no, musimy stanąć i powiedzieć: tak, to nas dotknęło, to jest nasza wspólna tragedia. Tego nie ma. No, a Kościół, jako właśnie taki podmiot, wiesz, który gra w, ty, w tym całym politycznym sporze, również, który, który jest też w tym, w tym sporze używany doraźnie, po prostu też się niestety ustawia w kontekście tego, sko, jak akurat wieją wiatry opinii publicznej i w związku z czym. I w związku z czym nie robi w zasadzie tego, no, 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 co by było taką najbardziej oczywistą, najbardziej taką oczekiwaną, myślę też społecznie jego rolą. Myślę, że, że dla wielu osób, które straciły bliskich i które identyfikują się z chrześcijaństwem, z kościołem w Polsce, to potrzeba pocieszenia a to jest przecież jakby ele elementarna, elementarne dobro, którego dostarcza w cudzysłowie Kościół katolicki, no jest ogromna i, i, i potrzebne by coś takiego było. I wydaje mi się, że, że to pokazuje po prostu poziom takiego upolitycznienia i upragmatycznienia działania tych wszystkich podmiotów w Polsce, od których byśmy oczekiwali, że właśnie poza logiką polityczną i poza logiką pragmatyczną funkcjonują, no zwłaszcza Kościół. Jak widzimy... Kościół i państwo pocieszenia nie dają, daje je filozofia, dlatego zachęcamy do studiowania i czytania filozofów. Natomiast przejdźmy teraz do drugiego tematu i do drugiego wydarzenia, które kształtowało oblicze ostatnich miesięcy. To jest oczywiście konflikt na granicy białorusko-polskiej. Mówiłeś o wciąganiu przez politykę każdego wydarzenia, z tak zwanych mailów ministra Dworczyka, wiemy, że takie wydarzenia jak ten konflikt nazywane są politycznym złotem. Ale pytanie jest następujące: czy to, co odsłoniło się w czasie tego konfliktu, czyli strach, obawa, żeby była jasność, jak go, i strachu, i tej obawy przed migracjami nie bagatelizuje. Uważam, że jest czymś normalnym, ale że postawa naszego społeczeństwa byłaby zupełnie inna, gdyby nie hiperbolizacja tego wydarzenia która wiąże się z działaniami obecnej ekipy rządzącej. Myślę tutaj o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, myślę tutaj o tych konferencjach już słynnych ministrów od spraw wewnętrznych, myślę o tej militaryzacji przekazu, który był obecny w działaniach i wypowiedziach polityków partii rządzącej. Krótko mówiąc, czy nie ulegliśmy, co teraz widać, kiedy ten temat zniknął de facto z naszego krajobrazu narracyjnego i debaty publicznej, czy nie daliśmy się wpędzić właśnie w zastraszenie nie przed tymi ludźmi, którzy tam byli na tej granicy ale przed tą narracją, która ujawniła się szczególnie w mediach rządowych. Znaczy, tutaj te, też po, podobne mechanizmy mam wrażenie zadziałały. Ja, ja w ogóle mam takie poczucie, że od już pewnego, pewnego czasu jakakolwiek racjonalna dyskusja jest prawie niemożliwa na tematy związane z no, jakimiś takimi właśnie węzłowymi, istotnymi problemami politycznymi, społecznymi, globalnymi również. Dlatego, że wszystko właśnie zostaje niestety wprzęgnięte w, te, w, te, w, te, w, te, w ten bój, który tutaj się toczy. To znaczy, wszyscy na różne sposoby starają się rozgrywać politycznie i jakoś dla siebie wykorzystać to, co się dzieje, i, i w związku z tym tracimy szansę na to, żeby właśnie prowadzić jakąś taką sensowną, racjonalną dyskusję o tym, co należałoby realnie robić. Strasznie się polaryzują wtedy stanowiska, siłą rzeczy, bo to dąży do polaryzacji, jeśli mamy do czynienia z takim sporem I, i radykalizują. I oczywiście myślę, że w dużym stopniu w 2015 roku prawo i sprawiedliwość wygrało wybory, tam jest ileś przyczyn, dla których znaczy, które moglibyśmy wskazać jako przyczyny tego sukcesu w 2015 roku. Ale niewątpliwie jedną z przyczyn było dobre w cudzysłowie, to znaczy skuteczne politycznie rozegranie lęku przed masową migracją. To był ten czas, kiedy bramy Europy z różnych stron były szturmowane w cudzysłowie, kiedy ludzie przypływali pontonami w ogromnej ilości, starali się przedostać do. Do Europy, kiedy się ta cała dyskusja toczyła, kiedy Angela Merkel rzuciła to swoje słynne hasło: Herzlich willkommen. I, i, I wtedy, jak pamiętamy, Kaczyński odwołując się do tych sugestywnych obrazów jakichś chorób roznoszonych przez, przez osoby, które przybywają z innych części świata, no, w ogromnym stopniu zagospodarował te, te lęki. Ale dlaczego on je tak dobrze zagospodarował i dlaczego on to zrobił w tak, spo, w tak skuteczny sposób? Moim zdaniem nie tylko dlatego, że wyciągnął metaforę odwołującą się do ewolucyjnie wbudowanych nam lęków. To znaczy, my jako istoty biologiczne, to wiemy z ewolucjonizmu: mamy wmontowany lęk przez jakimiś małymi, małymi organizmami, które wnikają do naszych ciał i nas zarażają i coś nam złego robią więc on zagrał na takiej super pierwotnej metaforze, zresztą wykorzystywanej w mrocznych różnych innych narracjach do tego, żeby ludzi dewaluować, dehumanizować i tak dalej, co było naprawdę, naprawdę osobliwe jak na Żoliborskiego inteligenta, że, że on się może posługiwać taką retoryką. No, dziś nas już to w mniejszym stopniu dziwi, znając różne inne wypowiedzi jego, ale... Ale y, myślę, że on, y, że on na tym y, zrobił tak potężny kapitał polityczny, dlatego że z drugiej strony narracja była całkowicie idealistyczna, to znaczy, narracja była taka, że nie ma żadnych problemów, i jeżeli je, się boisz, to znaczy, że jesteś złym człowiekiem. To znaczy, jeżeli masz obawy, że coś tu się stanie, że nie wiem, że nie zapanujemy nad tym, że z tym się wiążą jakieś zagrożenia, to znaczy, że jesteś złym katolikiem, złym człowiekiem, po prostu y, ciemnotą, ciężką i w ogóle egoistą, wstrętnym, i tak dalej. I, i no moim zdaniem tak nie można po prostu. To znaczy, tak nie można tego przekazu formułować. O tym później dużo napisano. Jest taki świetny, świetny tekst Roberta Skidelskiego. Opublikowany na łamach krytyki politycznej w 2017 roku na temat konieczności zbudowania przemyślenia polityki migracyjnej w Unii Europejskiej, gdzie Skidelski dokładnie tak mówi. To znaczy, jeżeli będziecie kierować, mówił to do polityków lewicy, liberalnych polityków europejskich, taki przekaz do społeczeństw, że że są po prostu źli, niedobrzy i się mylą moralnie, bo się boją, no to, no to po prostu robicie prezent rozmaitym prawicowym populistom, bo oni przyjdą i po prostu zrobią na tym kapitał polityczny, bo ludzie mają swoje lęki i częściowo te lęki też są uzasadnione, to nie jest taki prosty problem, z tym się też wiążą kłopoty, też są pewne zagrożenia i trzeba po prostu racjonalnie się zastanowić, jak tą sytuację rozwiązać. I wydaje mi się, że tutaj jest niestety trochę podobnie. To znaczy, spolaryzowała nam się w pewnym momencie ta debata na taki głos, że po prostu trzeba w zasadzie te granice całkowicie otworzyć, niech tutaj wszyscy przychodzą, którzy chcą, i na taki głos właśnie, że to są jacyś pedofile, zoofile wszystko z komórkami, w których są nie wiadomo jakie rzeczy. I w ogóle tych ludzi należy traktować jak pozbawionych wszelkich praw obywatelskich, zamknąć tą całą strefę, nie wpuszczać tam dziennikarzy, w ogóle żadnych organizacji humanitarnych. I, i, i no, mnie tu brakowało jakiejś takiej rozsądnej perspektywy czy dyskusji. Były takie głosy, oczywiście, ale one ginęły jakoś w, tej, w tym tumulcie, no, że. Jest, żyjemy w świecie, w którym są granice. No nie może żadne państwo otworzyć na oścież granic. Nie ma takiej możliwości po prostu. To jest nie, nie do zrobienia, bo to będzie skutkowało bardzo, bardzo poważnym kryzysem. Po drugie, jest to akcja zaplanowana przez Putina i Łukaszenkę. To jest akcja obliczona na zdestabilizowanie. Unii Europejskiej, Polski, i tak dalej, to nie są ludzie, którzy postanowili pomóc biednym uchodźcom i z dobroci serca przetransportować ich, żeby oni mogli w lepszym świecie żyć, tylko to jest po prostu po to, żeby, żeby dezorganizować politycznie sytuację. No ale z drugiej strony tam są po prostu żywi ludzie. To są żywi ludzie, którzy znaleźli się, powiem szczerze. W jakiejś upiornej, upiornej, tragicznej zupełnie sytuacji. Aż trudno sobie to wyobrazić, jak może się czuć ktoś, kto nagle się znalazł w, takim, w takiej przestrzeni, w której w zasadzie nie obowiązują żadne prawa. To znaczy, nic tam nie działa z tych wszystkich ustaleń, reguł, wedle których działa świat, świat zachodni. Jest to, jest to jakiś rodzaj takiej nieprzestrzeni, nie, 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 nie miejsca i tak dalej. I jak sobie z tym poradzić, wiesz, co zrobić? Jak zarazem nie wpuścić się w, to, w, tą, w tą prowokację, ale jednocześnie zachowywać się jak ludzie, zgodnie ze standardami cywilizacji, w której my żyjemy, zgodnie ze standardami, nie wiem, praw człowieka, etc. No tutaj po prostu, wiesz, nie, ja nie wiem, czy, czy, czy myśmy w ogóle na ten temat odbyli jakąś sensowną debatę. Natomiast oczywiście yy, myślę, że i to już osta ostatnia rzecz, myślę, że narracja militarystyczna, narracja wojenna to jest dokładnie właśnie to samo, co PiS robił w 2015 roku. To jest granie na lęku, budowanie poczucia zagrożenia, szturmują nas, tylko my możemy Wam pomóc, tylko my mamy jakiś tutaj, prawda, nieprzejednany plan tego, żeby Naszą granicę ochronić i to jest też już niestety bardzo cyniczne zbijanie kapitału politycznego na tym. Niewątpliwie ten uchodźca wyobrażony, zbudowany z tych lęków, które tutaj opisywałeś, jest dużo groźniejszy niż uchodźca realny, którego Oczywiście. spotykasz tam na granicy. Mieszkańcy Michałowa na granicy, jak się okazuje, okazywali solidarność, współczucie, empatię, pomoc, prawda? Więc to tylko pokazuje, jaki mechanizm działa, kiedy buduje się ten strach w oparciu o właśnie owe fantasmaty, które łączymy z migrantami czy migracją, że jest to właśnie gwałciciel, w plecaku niesie prawdopodobnie bombę i będzie chciał wysadzać i gwałcić nasze kobiety. Niewątpliwie mam Taki niedosyt, to co mówiłeś, że brakuje tej debaty, ponieważ i Putin, i Łukaszenko przetestowali nas i tak. zobaczyli, i zrozumieli, że to działa, że przywiezienie dwóch tysięcy uchodźców na granicę polsko-białoruską może doprowadzić do destabilizacji mhm. jednego z kluczowych państw Unii Europejskiej. Myślę, że przed wyborami najbliższymi prawdopodobnie możemy się spodziewać kolejnego tego typu incydentu. Natomiast chciałbym przejść do trzeciego wydarzenia, które kształtuje ostatni, ostatni rok, a w zasadzie nawet ostatnie miesiące myślę, o lęku przed drożyzną. I to widzimy doskonale teraz, kiedy zbliżają się święta, kiedy nagle wszyscy łapiemy się za portfele, kiedy nagle wszyscy szukamy i próbujemy zrozumieć co to znaczy inflacja i że będą to prawdopodobnie najdroższe święta od 20 lat, takie pojawiają się memy i Moje pytanie jest następujące. Czy nie masz wrażenia, że żyjemy od lęku do lęku? A mianowicie, rozmawialiśmy przed chwilą o lęku, który wywołują uchodźcy i nagle przechodzimy do lęku, który wywołuje drożyzna i to, co wiąże się z tymi podwyżkami, szczególnie cen gazu, prądu i drżymy, krótko mówiąc, o nasze portfele. Nie rozpieszcza nas rzeczywistość, można powiedzieć. To znaczy, przypuszczam, że to będą jedne z najbardziej, wiesz, takich smutnych i, i, i trudnych świąt w ostatnich latach, no bo i ta pandemia, od której zaczęliśmy, i właśnie ten kryzys na granicy, który oczywiście dla różnych osób w Polsce różne rzeczy oznacza, bo, bo dla jednych to jest właśnie. Trudna moralnie sytuacja związana ze świadomością, że tam gdzieś po tych lasach po prostu wciąż się jeszcze ludzie tułają, a dla innych jest to poczucie zagrożenia, oczywiście, zarazem łagodzone przekonaniem, że polscy żołnierze dzielnie tej, tej granicy bronią, ale mimo wszystko. Natomiast to jest chyba najbardziej dotkliwe. To znaczy, myślę, że że z różnymi sprawami jednak łatwiej sobie radzić w takim codziennym życiu, kiedy ma się poczucie właśnie takiej w miarę stabilnej struktury codzienności. Że, że dobrze, różne rzeczy się dzieją, politycy się kłócą, trwa jakiś kryzys, są jakieś różne sytuacje, ale my tutaj siedzimy sobie w naszym gronie przy stole. Mamy jakieś poczucie, że, że, że jest elementarnie nam stabilnie i bezpiecznie, możemy sobie kupić jedzenie, mamy zabezpieczone jakieś tam podstawowe nasze potrzeby. Natomiast teraz, właśnie to wszystko zostało jakoś zresztą w dwójnasób zakwestionowane, bo myślę, że pierwsze takie duże zakwestionowanie tej. Oczywistej codzienności, to, to była w ogóle pandemia, która sprawiła, że właśnie ta najbardziej oczywista struktura życia codziennego uległa zakwestionowaniu. Ta taka, do której często się różni psychiatrzy i psychoterapeuci odwołują, tłumacząc swoim pacjentom, że wprawdzie doświadcza pan pani jakichś lęków i, i może natrętnych fantazji, się pani o różne rzeczy obawia, ale proszę spojrzeć, świat się toczy swoim torem. Autobusy jeżdżą, ludzie rano wychodzą do pracy, wszystko, wszystko tutaj się kręci. No właśnie w pandemii się przestało kręcić autobusy stanęły, ludzie przestali wychodzić do pracy, ulice opustoszały. Nagle się okazało, że wszystko w każdej chwili może zostać zawieszone to, co nawet wydawało nam się niemożliwe do zawieszenia więc, więc sądzę, że na ten lęk. Na, nałożył się jeszcze ten lęk, no, że za chwilę po prostu nam już nie wystarczy, to znaczy, że, że, że za moment nie będziemy mieli za co zapłacić, nie wiem, rachunków, za co, za co zapewnić sobie jakieś podstawowe potrzeby. I, yy, I to jest rzeczywiście taka kumulacja niebywała, choć sądzę, że Wiesz, tu jeszcze cały czas działa teraz ten mechanizm polegający na tym, że jak się jest w środku jakiegoś wydarzenia takiego traumatycznego, to działa się trochę na autopilocie i się jeszcze nie czuje tego, co się właściwie stało. Że dopiero po jakimś czasie, jak już zagrożenie minie, jak już trochę, trochę ci puszcza adrenalina z tym związana, to dopiero do ciebie właściwie zaczyna dochodzić jakby cały ten lęk, wszystkie konsekwencje, napięcia, które odczuwałeś, etc., i myślę, że my jesteśmy przed takim, może w tym kolejnym roku, a może jeszcze później, przed właśnie takim momentem, wiesz, konfrontacji z tym wszystkim, co się stało w tych ostatnich dwóch latach. Że, że, że teraz to my jeszcze działamy na takim wyparciu, na takiej adrenalinie, właśnie, na takim poczuciu, że tutaj cały czas jeszcze jest jakiś proces, to trwa, y, trzeba sobie radzić, tu pandemia, tu jakieś kolejne obostrzenia, tu mobilizacja, stan wyjątkowy, etc. Natomiast w którymś momencie to się skończy i to będzie taka realna y, weryfikacja tego, co, co nam to naprawdę zrobiło. Hmm. Szanowni Państwo, wiem, że ta nasza rozmowa jest pozbawiona choćby drobiny nadziei, więc na koniec, mimo wszystko, mimo wszystko. Chciałbym jednak wyłuskać z tej naszej rozmowy jakiś rodzaj optymizmu. Oczywiście pierwsza dobra wiadomość jest taka, że ten rok się kończy i będziemy go mogli absolutnie bez żalu, przynajmniej ja, nie wiem jak ty, Tomku. Ja również, ja również. Odesłać na śmietnik historii, ale kończąc tę rozmowę, chciałbym cię poprosić o wskazanie być może jednego, ale jakiegoś takiego Takiego momentu nadziei, czy też zaczepienia się, jakiś rodzaj optymizmu, który pozwoliłby nam wejść w ten kolejny rok, jednak, mimo wszystko, z uśmiechem. Czy masz coś takiego w zanadrzu? Jeżeli to teraz, proszę bardzo, podziel się z nami. Ja bym mógł tylko powiedzieć, że apokalipsy nie będzie raczej. To znaczy, że właśnie my mamy często tendencję do takiego myślenia apokaliptycznego i spodziewania się wszystkiego najgorszego, a później się okazuje, że jakoś tam się to wszystko układa, że nie jest wcale tak strasznie, jak wydawałoby się, że, że było, że będzie. Więc, więc myślę, że i tym razem jakoś rzeczywistość nas jednak pozytywnie zaskoczy. To znaczy, że nie nastąpi generalny kolaps wszystkiego, tylko, tylko że wybrniemy z tych różnych problemów, może, może potłuczeni, może po, pokręceni. Ale jednak, niedawno się taka książka po polsku ukazała, ona była bardzo głośna. W, w kręgu anglojęzycznym autorstwa Michaela Schellenbergera. Ona się nazywa Apokalipsy nie będzie, właśnie. Dotyczy kwestii klimatycznych, ale warto ją przeczytać, bo, bo nie tylko w kontekście klimatycznym, bo, bo ona właśnie to takie podstawowe, fundamentalne przesłanie zawiera. Schellenberger tam analizuje bardzo dokładnie te, te apokaliptyczne, klimatyczne narracje i pokazuje, że one są często zbudowane na na fałszu, na interpretacji, i że nawet w wymiarze klimatycznym nie nastąpi koniec świata, tylko jakieś trudności, do których trzeba się będzie zaadaptować, ale, ale się do nich zaadaptujemy. Więc przypuszczam, że tutaj zastosowałbym także to myślenie i, i, i tę dobrą nowinę do, do 2022 roku, który przed nami. Jeżeli ja z kolei miałbym szukać jakichś źródeł nadziei, to Chciałbym, żebyśmy spróbowali odnaleźć tą nadzieję w lekcjach, które daje nam ta brutalna rzeczywistość w ostatnich 12 miesiącach. Najgorsze jest chyba to, gdybyśmy przeszli obojętnie wobec tych trzech wydarzeń, o których mówiliśmy, czyli pandemia, konflikt na granicy białorusko-polskiej i drożyzna. Pytanie, czy zechcemy owe lekcje wyciągnąć i jednocześnie odmienić nasze, Życie, a tym samym życie naszej wspólnoty. Jeśli tak, to mam nadzieję, że rok, który przed nami, będzie dużo lepszy niż ten, który żegnamy. Tomku, bardzo dziękuję Ci raz za rozmowę, za to, że poświęciłeś czas i zechciałeś tutaj z nami być. Państwu dziękuję za uwagę i widzimy i słyszymy się w ramach podcastu Instytutu Obywatelskiego już w kolejnym, mam nadzieję, dużo lepszym roku. Bardzo dziękuję i Tobie, i Państwu, i spokojnego 2022, bez żadnych apokalips życzę. Dzięki, do widzenia.